Wtorek, 16 dzień maja, Paulina Królak. Zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody dla Wielkopolski. Zaczynamy oczywiście od nadchodzącej nocy. Będzie to pochmurna noc z zachmurzeniem dużym i całkowitym miejscami, ale głównie na wschodzie mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Na termometrach minimalnie zobaczymy od 7 do 9 stopni. Wiatr powieje w nocy słabo z prędkością do 15 km na godzinę, ale jutro w ciągu dnia będzie momentami wiał porywiście. Jutro powoli wkroczy do nas klin wyżowy i zaczną napływać chłodniejsze masy powietrza pochodzenia polarno-morskiego. Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, jednak na wschodzie nie zabraknie także przelotnych opadów deszczu. 13-15 stopni to temperatura maksymalna. Na barometrach 1008 hektopaskali powoli ciśnienie będzie rosło. Warunki biometeo niestety pozostają niekorzystne. Teraz to wszystko. Do zobaczenia.